Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego 5. modułu kursu Bezpieczeństwo imprez masowych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Wykonując obowiązki służbowe członka służb porządkowych, należy pamiętać, że środki przymusu bezpośredniego stosowane powinny być z należytą rozwagą, gdyż przekroczenie uprawnień lub ich zbyt rygorystyczne stosowanie może przynieść odwrotny skutek. Środki przymusu bezpośredniego stosowane przez służby porządkowe. Siła fizyczna w postaci technik transportowych i obrony. Kajdanki zakładane na ręce. Ręczne miotacze substancji obezwładniających. Użycie powyższych środków przymusu bezpośredniego musi zmierzać do wyegzekwowania wymaganego prawem zachowania zgodnego z wydanym poleceniem. Odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność członków służb porządkowych lub innej osoby. Stosując środki przymusu bezpośredniego, należy bezwzględnie pamiętać o kategorii wyłączeń podmiotowych, czyli zbioru osób, wobec których nie powinno się stosować środków przymusu bezpośredniego lub stosowanie tych środków podlega surowym ograniczeniom. Wyłączeniu podmiotowemu zgodnie z artykułem 9 punkt 1 ustawy z dnia 24 maja 2013 roku o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej podlegają kobiety w widocznej ciąży, osoby, których wygląd wskazuje na wiek do 13 lat, osoby o widocznej niepełnosprawności. Jeżeli w wyniku użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego nastąpiła śmierć osoby lub jej zranienie, właściwy przełożony lub osoba pełniąca służbę dyżurną, niezależnie od pełnionych obowiązków, niezwłocznie zapewnia uprawnionemu niezbędną pomoc, w szczególności psychologiczną lub prawną. Zapoznajmy się teraz z ogólnymi normami etycznymi związanymi z wykonywaniem zadań członka służb porządkowych, zwłaszcza w kontekście użycia lub wykorzystania dozwolonych prawem środków przymusu bezpośredniego. Zgodność z prawem wszelkich działań. Zasada zgodności z prawem obowiązuje służby porządkowe we wszystkich procedurach postępowania w każdej sytuacji. Prawo stanowi nieprzekraczalną granicę działań służb porządkowych. Poszanowanie życia i zdrowia ludzkiego. Życie i zdrowie ludzkie stanowią najważniejszą wartość. Należy je stawiać zawsze na pierwszym miejscu hierarchii wartości. Utracone dobra materialne można odzyskać, życia nigdy. Poszanowanie godności. Godność jednostki ludzkiej obok życia i zdrowia jest jedną z najważniejszych wartości. Stąd wymóg opieki i moralnego postępowania wobec wszystkich osób, a także pomocy oraz zrozumienia motywacji osób wchodzących w konflikt z pracownikiem służb porządkowych. Lojalność. Zasada lojalności nakazuje utrzymanie w tajemnicy informacji wiążących się z ochroną interesów firmy, dla której członek służby porządkowej pracuje. Informacji posiadanych nie wolno wykorzystywać w celach innych niż zapewnienie sprawnej i skutecznej ochrony. Należy zachowywać w tajemnicy wszystkie poufne informacje. Humanitaryzm. Zasada humanitaryzmu zakłada objęcie pomocą humanitarną wszystkich osób, które poniosły uszczerbek w związku z działaniami pracowników służb porządkowych. Należy im udzielić pomocy w dostępie do policji, prokuratury, pomocy lekarskiej i tym podobne. Profesjonalizm. Zasada profesjonalizmu nakazuje opierać się na sprawdzonych wzorcach postępowania i na najnowszych metodach pracy. Łamanie zasady profesjonalizmu w skrajnych przypadkach naraża zarówno życie uczestnika imprezy masowej, jak i członków służb porządkowych i informacyjnych. Stąd też moralnym obowiązkiem każdego członka służb porządkowych jest ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji i uzupełnianie wiedzy. Sprowadzanie środków i metod dolegliwych do poziomu niezbędnej konieczności. Zasada ta nakazuje szczególną troskę o dobro duchowe i fizyczne człowieka. Zakazuje poniżania i naruszania godności, zobowiązując tym samym do rzetelności i sumienności w czasie pełnienia służby. Środki przymusu mogą być stosowane tylko w obszarze wyznaczonym przez prawo i powinny ustawać z chwilą osiągnięcia celu. Środki przymusu stosować należy, czyniąc możliwie najmniejsze zło.
Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.